Siemanko, z tej strony Bartek. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na pierwsze wrażenia związane z telefonem HTC Desire 816. Następnie chciałbym się wytłumaczyć z tego, że nie było rozpakowania tego telefonu, ale uwierzcie mi, że nie było sensu, ponieważ zestaw testowy zawierał tylko i wyłącznie sam telefon w folii bąbelkowej, tak więc uznałem, że po prostu nagrywanie unboxingu nie ma najmniejszego sensu. Dobra, tak więc przejdźmy do pierwszych wrażeń. Generalnie jest to średniak, ale chyba pierwszy średniak, który robi na mnie pozytywne wrażenie, no może poza wykonaniem, ponieważ jak możecie zobaczyć, na tyle z niewiadomych mi przyczyn został umieszczony świecący plastik, który bardzo łatwo zbiera zarysowania, nie wspominając już o odciskach palców, które bardzo łatwo powstają i trochę ciężko jest je po prostu potem usunąć. Nie rozumiem, dlaczego właśnie zastosowano ten plastik na tyle, skoro po bokach oraz na przodzie mamy miły w dotyku gumowany plastik, który naprawdę nie zbiera zarysowań i nie brudzi się zbytnio, tak więc no niestety wykonanie muszę ocenić na ogromny minus, ponieważ nawet jeśli trochę pokręcimy tym telefonem, on wydaje z siebie różne takie, no trzeszczy po prostu i niestety to jest ogromna wada. No i jak na mój gust, ten tył no niestety nie jest zbyt ładny, no ale to wiadomo, kwestia gustu, o gustach się nie dyskutuje. Po bokach mamy klawisze, które są bardzo fajnie umieszczone. No i pierwszy raz chyba w HTC mam styczność z tym, że przycisk Power jest umieszczony po lewej stronie. W zasadzie wygodniej by było, gdyby był po prawej stronie, jak w Samsungach czy w Nexusie. Ale na górze nie miałoby to sensu, ponieważ sam smartfon jest za duży, ponieważ ma ekran o przekątnej 5,5 cala, o ile się nie mylę. I tak, oczywiście, jak możecie zobaczyć, mamy tutaj głośniki Boom Sound, które naprawdę grają świetnie i to jest ogromny atut tego telefonu. No i to, co mi się przypomniało, to to, że jakość muzyki odtwarzanej przez słuchawki w telefonach HTC jest naprawdę świetna w porównaniu do innych telefonów. Za wadę uznaję to, że do smartfona możemy jedynie włożyć karty nano SIM. No i tu się jawi ogromny problem, ponieważ typ tych kart jest moim zdaniem wciąż egzotyczny w naszym kraju, mimo że jest sporo użytkowników właśnie iPhone'ów. No ale można je wyciąć oczywiście, ale ja chyba raczej nie będę tego robił, bo nie mam takowej karty, którą mógłbym wyciąć sobie. Tak więc uważam, że nano SIM jest jak najbardziej na minus tutaj, ponieważ nie wierzę, że micro SIM byłby za duży po prostu do tego telefonu. Z plusów trzeba zaznaczyć to, że możemy tutaj sobie włożyć kartę micro SD, która ma pojemność aż do 128 GB, tak więc naprawdę miejsca możemy mieć tu bardzo sporo na nasze pliki. Dobra. W kwestii software'u mamy tutaj Sense w wersji 6, który jest moim zdaniem jeszcze ładniejszy niż ten znany z poprzedniego One'a, którego, jak dobrze wiecie, miałem. No i fajne jest to, że jest teraz ta przeźroczystość wszędzie, przyciski ekranowe moim zdaniem też na plus, że zostały tutaj właśnie zaimplementowane. No i jak na średniaka, który ma procesor czterodzeniowy o taktowaniu 1,6 GHz, wszystko po prostu tutaj pływa i naprawdę nie miałem ani jednego zawieszenia na tym telefonie, więc płynność działania jest jak najbardziej na plus. W kwestii wyświetlacza ma on rozdzielczość 1280x720 pikseli i zagęszczenie moim zdaniem jest jak najbardziej adekwatne do takiej przekątnej ekranu i jakoś nie widać właśnie dużej ilości pikseli, tak więc to jest też na plus. Odwzorowanie kolorów, a także kąty widzenia są na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Mamy też tutaj aparat o matrycy 13 megapikseli. I muszę powiedzieć, że interfejs aplikacji jest ogólnie bardzo fajny, jest właśnie z tego nowego One'a M8 znany, ale jakość zdjęć nie powiedziałbym, że to jest 13 megapikseli. Moim zdaniem to jest taka, jakość zdjęć oceniam na taką średnią ósemkę, czyli średnie 8 megapikseli według mnie. No ale wiadomo, to jest średniak, więc tutaj nie ma co się spodziewać za dużo. Myślę, że jakoś zdjęcie jest zbliżona do tego, jaką możemy uzyskać w łanie M8, ponieważ tam też ten aparat nie jest za dobry. Ale jeszcze nie testowałem łana M8, mam nadzieję, że właśnie po tym telefonie trafi do mnie ten telefon, więc będzie co testować oczywiście. W kwestii wielkości samego telefonu, no oczywiście można by było pozbyć się tej ramki z logiem HTC, już byłby troszeczkę krótszy. Ale przez to, że on jest w miarę cienki, bo jest to około 8 mm,
i jest zaokrąglony z tyłu, to bardzo fajnie leży w naszej dłoni i muszę powiedzieć, że pomimo tego świecącego plastiku na tyle, leży pewnie w naszej dłoni, więc to jest też na plus. Dobra, myślę, że chyba to by było na tyle w kwestii pierwszych wrażeń. W kwestii samego działania i ogólnie przyjemności korzystania z tego telefonu nie mam żadnych zastrzeżeń. Jedyne zastrzeżenia, jakie mam, to są te do wykonania, ponieważ moim zdaniem jest ono słabe. No ale wiadomo, jest to średniak, więc HTC musiało po prostu na czymś się zaoszczędzić. Co sądzicie o tym telefonie? Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Ja się tymczasem z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Cześć.